tajną sesję 8. kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Jaruziewicza, wójta gminy Adamówka, jak również Łukasza Kuminko, sekretarza gminy. Serdecznie witam panów radnych, panią protokolantów, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych w tej chwili na sali jest 13, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. Przedstawiam porządek obrad dzisiejszej sesji, a więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej imieniu Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach. Punkt czwarty sprawę różnej wolne wnioski i punkt piąty zakończenie obrad. Czy uznają panowie przedstawiony porządek obrad, czy też są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji, otwieram głosowanie na przyjęcie porządku obrad. Aby radni zagłosowali tradycyjnie, czyli przez podniesienie ręki. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Cieplicach. O przedstawienie projektu uchwały proszę bardzo, tutaj po pierwsze pan Artur Lisik zgłasza się. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W dniu wczorajszym zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami miejscowości Cieplice w sprawie likwidacji tej filii Szkoły Podstawowej w Adamówce, filii w Cieplicach. Na tym spotkaniu, nie powiem, że przyszło dość mało ludzi, ale było dość sporo mieszkańców. Także większość, zdecydowana większość była za pozostawieniem tej szkoły. W każdym razie były bardzo burzliwe dyskusje na ten temat, ale było bardzo dobrze, bardzo dużo słów powiedzianych, takich merytorycznych. Mamy teraz to, co mamy na wschodzie, za naszą granicą. Przypływa do nas bardzo dużo też rodzin z dziećmi ze wschodu. Bardzo możliwe, że niedługo będziemy musieli w tej szkole umieścić bardzo dużo uczniów z Ukrainy. Dlatego jest taka prośba, aby zostawić jeszcze przez ten rok tą szkołę, zobaczymy, jak to się wszystko wydarzy, jak się to wszystko potoczy. I prosiłbym bardzo panów radnych o przegłosowanie zostawienia tej szkoły w Cieplicach. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z panów tutaj chciałby zabrać głos w tej sprawie, w sprawie projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny. Pytanie do pana wójta. Czy nas jest stać te szkoły utrzymywać, czy nie? Jeżeli stać, to jestem za. To dziękuję, że nie będę. Proszę państwa, ja wszystkie argumenty dotyczące tego projektu uchwały już przedstawiłem. Nic się nie zmieniło. Natomiast no ja też wiem jedno. Muszę wykonywać decyzję Rady i taka decyzja, jaka będzie, taka będzie wykonywana.
Nigdy nie powiedziałem, że ta szkoła doprowadzi nas do bankructwa, natomiast no, spowoduje, że nie będzie środków na inne cele. To jest zupełnie zrozumiałe. Po prostu nie ulega wątpliwości, że to są zwiększone wydatki na oświatę. Wczoraj się jednak dyskutowałem przez 3,5 godziny. Każdy zostawał przy swoim zdaniu. W pewnym sensie się nie dziwię, bo rolą mieszkańców i radnych Ścierpic jest obrona tej szkoły. Natomiast moja macie trochę z innej pozycji, ale tak jak zresztą powiedziałem, ja swoje argumenty wszystkie przedstawiłem, jaka będzie decyzja rady, tak będziemy musieli realizować i tyle. No. Na pewno jednak to nie jest też tak, że jest to decyzja na rok, bo raczej za rok nikt nie zechce do tematu powracać. Taka jest sprawa. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Ja proszę też tutaj do pana do kolegi. Taką sytuacja jest. Czy zapoznałeś się z projektem budżetu na ten rok 2022? Proszę mi powiedzieć, ile w budżecie jest środków własnych, które są tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji i nasze jedyne pieniądze, które my tu mamy. I z tych pieniążków zaznaczyć trzeba, że to są pieniądze nie za wielkie. Prawda? Jakie to są kwoty? Dochody, nasze dochody bieżące gminy. Takie bezpośrednie. Tam z tego, co się orientuje, to jest w Dajcach 1700, tak? Coś takiego. No więc trzeba sobie zrobić taką analizę budżetu dobrze, nie? Czy znaczy nasze pieniądze, dochody własne gminy, to są około 4 milionów. Ja rozumiem. Budżet cały to jest około 19 milionów w tej chwili. On się będzie zmieniał w górę, w dół, bo to różnie bywa. Ten plan budżetu, plan dochodów naszych własnych, bezpośrednich, on może być, być może jest zawyżony, bo to różnie będzie. Jeżeli będzie sprzedaż drewna większa, to się może wyrobić w tym planie. Jeżeli będzie mniej, to będzie dużo tego mniej. Także ten budżet nie jest wielki. I z takiego budżetu my musimy zrobić później, oczywiście są dotacje, na przykład są subwencje na szkoły i na inne jeszcze tam sprawy. Ale jeżeli nie będziemy szanować tego podstawowego naszego budżetu, to nie będzie projektu, nie będzie z czego robić nowe inwestycje. Bo to od tego zależy. Nie będziemy mieli swoich pieniędzy, nikt nam nie dołoży. Jeśli mogę, chciałem się odnieść tutaj do pana sugestii. Nie wiem, czy pan pamiętacie, ale jakieś tam dwa miesiące temu podejmowali tę uchwałę w sprawie budżetu i jest tam też oczywiście ujęta sfera oświatowa. Nie ma tam żadnej mowy o likwidacji szkoły w Dziewicach. Ale nie, to projekt. Ale chciałem tylko zaznaczyć, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. I nie wiem, skąd teraz to zdanie odnosi się budżetu. Chciałem się odnieść tutaj do sugestii poprzedniego pana kolegi radnego. Od września tego roku w oddziałach hierarchicznych w Dziewicach będzie 3 oddziały. Czyli będzie oddział przedszkolny, klasa pierwsza i druga. I gdybyśmy nawet przenieśli te dzieci z klasy pierwszej i drugiej, on stworzył nowe oddziały w szkołach podstawowej w Adamówce, więc tutaj żadnej przyjemności nie widzę. Poza tym, jeżeli chodzi o oddział przedszkolny, to trzeba by go albo dowodzić, to jest kwestia busa plus opiekuna takich maluchów, albo stworzyć oddział przedszkolny na miejscu. Zatem jedna z klas będzie przeznaczona dla seniorów i jedna z klas jest przeznaczona dla startupów, w Dziewicach. Jest to oszczędności no raczej niewielkie, na co zwracają się też mieszkańcy. No ja jeszcze wrócę do tego projektu, akurat tak się składa, że jeżeli w tym projekcie na pewno nie ma ani słowa o tym, o jakichkolwiek likwidacjach. Nie ma, nie ma zmian, bo to jest budżet, nie? Jest podzielony na poszczególne szkolnictwo i to wszystko. Także nie mamy za wiele.
naszych różnych inwestycji jest ogromny. Ja się zgodzę. To jest fajne. Musimy wziąć sobie też to pod uwagę, że zarządzanie naszym budżetem, tutaj, którym kieruje pan wójt, no jest nie byle jakie. Naprawdę w skali naszego województwa z takich małych pieniędzy robi się bardzo duże inwestycje i wtedy wychodzi coś takiego, że mamy 4-4,5 miliona własnych pieniędzy, a z tego robimy budżet, który jest 20 do 20 milionów dochodzi. No wiadomo, że subwencje są niezależne od naszego budżetu, ale wszystkie inne inwestycje, które robimy, te budowy przeróżne, budowy dróg i tak dalej, nawet te powiatowe, to my musimy mieć własny wkład, bo inaczej nie ruszy taka inwestycja na naszym terenie. Czy chce, wtedy mamy też tej fotowoltaiki, co tam mamy dużo. Nie mając własnego wkładu, nie możemy starać się o jakiekolwiek inne środki o dofinansowanie. Musimy szanować ten budżet, jaki jest. I uważam, że naprawdę ten temat się przeciągnął między nami mówiąc tak szczerze, o 5 lat. Bo ta szkoła, tak mówiąc, musimy sobie tutaj powiedzieć jasno. Jak zlikwidowana była szkoła w Krasnym, w drugiej kolejności była szkoła do przeniesienia do Adamówki, bo mamy warunki. Gdyby nie było coś takiego, że nie mamy co z tym dziećmi zrobić, albo że przynosimy ich z warunków lepszych do gorszych, to ja to bym zrozumiał. Jeżeli my dzisiaj, prawdopodobnie, ja jestem przekonany, że dzisiaj po tej likwidacji, czy po tej zamianie, no to byśmy mieli temat załatwiony i byli ludzie zadowoleni z tego tematu. A tak się przyciągnęło i nie byłoby coś takiego, jak takie skargi, że dzieciom dowozi się obiady, nie chcą dzieci obiadu jeść, bo są pluski z serem już za zimę. Tu mają stołówkę na miejscu, mają halę. Bardzo duże pieniądze żeśmy włożyli w szkołę w Cieplicach ostatnich 5-6 lat. Bardzo duże. W Cieplicach? W Cieplicach. Chyba nie? Myśmy z tym nie zgodzimy, panie. Chwilę. Ja się odniosę do tego, tak jak tu kolega zaznaczył. W budżecie nie było brane pod uwagę likwidacji szkoły w Cieplicach. Ale jeżeli pan powiedział, że bardzo duże pieniądze włożyli w szkołę w Cieplicach, do wszystkich szkół dokładamy. W tej chwili dokładamy chyba 2 600 000 do wszystkich szkół. Z tego 450 tysięcy do Cieplic. Proszę mi powiedzieć, jak się to odnosi do pozostałych szkół. Chyba, ja nie wiem, bo tak szybko myślę, chyba 1/6 tylko do Cieplic. Więc nie możemy powiedzieć, że Cieplice przynoszą wszystkie straty. Nie odbijają subwencji oczywiście. Nie odbijają subwencji, ale już to trzeba na szkołę, to jest... I nie ma czegoś takiego, że pan mówi, że są warunki w Adamówce bardzo fajne. Oczywiście, bardzo fajne. Tylko oni się nie wzięli z nikąd. Myśmy włożyli te pieniądze też tutaj. I też była inwestycja gminy na to. No to trzeba. Więc to trzeba? Trzeba z nich skorzystać, skoro włożyliście w tym pieniądze. Jeszcze pana radnego, czy obliczał, ile idzie na dziecko. Bo to zmienia całkiem sytuację. I jeszcze nic. Bo jak się liczy tylko na szkoły, to wychodzi tego. Ale według ilości dzieci i ile na dziecko, to chyba. Tak, wie pan, no normalne, że jeżeli jest mało dzieci w szkole, no to jest większy wydatek na te dzieci. No jest 28 tysięcy wychodzi utrzymanie dziecka w Cieplicach, z tego 12 tysięcy mamy subwencji. Jeżeli tylko wiemy, że trzeba do tej szkoły dokładać, tylko my jesteśmy z taką prośbą, żeby jeszcze tej decyzji nie podejmować dzisiaj, żeby poczekać, jak się rozwinie cała ta sytuacja wokół naszej gminy. Widzimy, co się dzieje, ile przyjeżdża tutaj rodzin dzieci. Jak zamkniemy dzisiaj tą szkołę, ona już na pewno nie ruszy. Ona na pewno nie ruszy, a możliwe, że będziemy musieli jej potrzebować. A dokładnie tak będziemy do szkół. Naprawdę, jeżeli wpłynęliście panowie 450 tysięcy i kosztuje całościowe utrzymanie szkoły, 12 tysięcy mamy na uczcia subwencji, to jednak zostaje tylko 150 tysięcy mamy subwencji, zostaje 300 tysięcy. Była propozycja taka, żeby kupić nowego busa i kierowcę, i opiekuna do małych dzieci, które by dowoziły te 5-latki, te przedszkole do domówki. Jakie to są dodatkowe koszty? A dowożenie tych resztek dzieci to też są koszty, bo te dzieci teraz ponoć jest taki układ, żeby miały jeździć do Majdanu, nie do Adamówki, bo się z panią dyrektor do Wydanu. To przełożenie dzieci z Cieplic do... Bo jest taka opcja, że jest, jeżeli się na to zgodzą, to będzie. Dowożenie dzieci z Cieplic do Majdanu nie będą koszty? Będą koszty. I wtedy popatrzcie, z 300 tysięcy kupimy busa, opłacimy pracownika kierowcy,
które będzie je dowozić, wiecie ile to kosztuje. Plus jakoś osoba, która się będzie tymi niemowlakami tam zajmować, to co dalej koszty. I ile zostaje nam tych 300 tysięcy. A dowóz dodatkowy tych dzieci, które zostają w tych klasach do tych szkół, dowożenie do Majdanu, ile tego oszczędności zostaje? Tylko, że buce na rok się nie kupuje. No nie kupuje się, wie pan, ja to rozumiem, ale... Jak już liczymy, liczymy... Ale utrzymanie tych pracowników, którzy będą je dowozić, kosztuje. No, wie pan, jak to się kosztuje. I ten nie będzie tego stał i tylko te dzieci wolne. To te dzieci zawiezie, co nie? Także ten bus będzie wykorzystany. Chyba nie wozi się busem, tylko w takim rzędzie wolno rozczarowanie. Czy w miastach jest coś takiego, że miasto dowozi dzieci do przedszkola, tam rodzic bierze za rękę, czy jeszcze dziecko śpi go, tylko tarka by jakiś do pracy. Bo czy my tu nie będziemy robić przedszkola z urzędu? Ja tutaj tłumaczyłem też wcześniej, że Pawłowa sobie poradziła i nikt się nas nie pytał, bo to jest takie, na ciepłicach nie są tak daleko do domówki odsunięte jak Pawłowej. I jaka droga była? I poradziliśmy sobie i nas nie pytał, nikt nam przedszkola nie budował Pawłowy, panowie. Tutaj jest kwestia nawet przedłużanie, co każdą radę o rok przedłużanie, to jest żadnym rozwiązaniem, panowie. Jakie jest rozwiązanie, przedłużmy o rok. Ja rozumiem tutaj pan radny, teraz widzi na wschodzie, co się dzieje, może by się przydało, ale my budynku nie będziemy burzyć, co nie? Budynek zostanie, jak będzie potrzeba, tam się może się przydać. Oczywiście do tej pory nie mieli, nie tego tego. Mi się wydaje, że... Przedszkole, żadnym argumentem, jakieś przedszkole na 5 godzin, to jest żadnym argumentem, żeby go utrzymywać w ciepłicach. To jest żadna szkoła dla mnie. Żadne to jest przedszkole jakieś 5-godzinne, bo tutaj żadna mama nie może podjąć pracy i to nie jest żaden argument, żeby tutaj się przedszkole, bo tu mama. Jak ta babcia podprowadzi tak samo z końca ciepłych, to prowadzi dziecko do szkoły, to czy trzeba wsiąść w auto, trzeba przywieźć to dziecko, czy tak. Jest przedszkole, moim zdaniem, może tutaj zainwestować w bardziej rozwinięte przedszkole w Ademówce i naprawdę zrobić porządny punkt. Pełnym wyposażeniem, jeszcze może, jeśli ktoś ma pomysł, doposażyć tutaj tych pieniędzy, zrobić to dobrze. Bo głównym problemem nie jest to nauczanie początkowe do trzeciej klasy, tylko głównym problemem jest przedszkole. Naprawdę, bo ja jestem po przejściu tym, że dzieci moje dorastają już, poszli już do pierwszej klasy, drugiej i trzeciej. Tutaj już wsiadają w samochód i jadą i dojadą wszyscy, jak i moi, tak i wasi dojadą. Także... To nie jest tak jak do końca. Jeżeli... Rodzic pracuje w stronę Sieniawy czy Przewodstwa, to on musi się wrócić do Ademówki, przywieźć dziecko i z powrotem jadąc z pracy, musi z powrotem jechać do Ademówki, zabrać dziecko i wrócić do siebie. I to w tej chwili jest zatrudnienie dla rodziców. A tak jadąc do Przewodstwa czy do Sieniawy, czy w tamtą stronę do pracy, zostawia dziecko w szkole i jedzie do pracy po drodze. Czekałem rzeczy na głos, ale pan poni nie poprzedził. Na rodzicach trzeba obowiązek dostarczenia dziecka do przedszkola. Nikt, począwszy nie wiem, od Przemyśla do Warszawy, nikt nie dowozi, żadna gmina, żaden samorząd nie przywozi, tylko rodzice przywozą dzieci do szkoły. Odbierają dzieci do szkoły. Ale ja nie mówiłem, żeby dowozić. Ale właśnie mówimy o tym temat koszty. O tym koszty to mówię. No, była taka pozycja, ale na zebraniu, nie powiem o to, dlatego to powiedziałem. Tylko panowie, trzeba też to uwzględnić, o te nasze dzieci chodzi. Jeżeli już naprawdę tam zamkniemy i dadzą ci rodzice te dzieci do Ademówki czy do Majdanu, one już nie wrócą do ciebie. Nawet żebyśmy za rok mieli tę szkołę z powrotem otworzyć nawet dla tych imigrantów. Nie ma takiej opcji, żeby oni już wrócili. No już po to się wszystko. A pomyślcie, jeżeli byśmy mieli tu następne dwa punkty jakieś otworzyć w Ademówce, dwa oddziały, jakie to są oszczędności? To nie są żadne oszczędności. A gmina przez te 100 tysięcy, które wyda dodatkowo na ciepłicę przez ten rok na pewno nie zastosuje. Bo nie ma tu oszczędności. A jest możliwość, naprawdę ta szkoła nam będzie potrzebna. Na pewno, jeżeli by przyszły te dzieci, takie powiedzmy z Ukrainy, na pewno inaczej się będą asymilizować. Ale my nie martwmy się dzisiaj dziećmi Ukrainy. One i tak nie nauczania odłożyć. Wrócimy do absurdu. Ja bardzo dobrze rozumiem radnego Artura, ale to jest prosta sprawa, że nie zechcą wrócić, jeżeli już pójdą do lepszego. Bo ty jeżdżąc byle jakim autem siądziesz na lepsze, może ci je zejść do tyłu. I to jest szczera prawda. Jeżeli przyjdą do Ademówki, będą miały lepsze warunki, kto zechce brać? Ale panie radny, proszę mi wierzyć, jeżeli rodzic by chciał
dziecko do domówki, bo ma lepsze warunki, to by to zrobił. Już do tej pory to zrobił. Co? Część rodziców nie zrobiło tego. To jest indywidualna sprawa rodzica. Nie przyniosło się tutaj. Ale proszę pana, mówimy o tych dzieciach, którzy są w cieplicach. Nie mówimy o dzieciach na domówce, prawda? Ja mówię o swojej wnuczce. Mój wnuk też jeździ do Bożego, do Adamówki i ten. Cieplica było wciąż. Ale dobre są słowa. Tutaj jest wszystko w porządku. Dobre są słowa radnego. Nie ma głosować. Inne dzieci się przyzwyczaiły, tak samo z ciebie się przyzwyczaiły. To nie może być. No ludzie, pan ludzie nie przywozili do dziecka, tylko do małych zajęć do szkoły. Dobra, to jest tyle tłumaczyć. Ja nie jestem zwolennikiem katastrofalnej likwidacji. Ale jeżeli dojdziemy do tego, że będziemy likwidować, będziemy. Nie patrzcie na mnie, bo każdy z nas ma swoje zdanie, każdy to zrobi jak będzie uważał. I nie jestem jakimś napolonym, żeby to zlikwidować, bo cieplica. Na pewno nie. No nic to w zasadzie nie daje. Podziały jak to trzeba otworzyć i tak trzeba otworzyć. Więc jest do nas tyle, zwłaszcza, że my nie mamy szkoły, mamy tylko filię, gdzie są najmłodsze dzieci, najmniejsze. Ja tylko mam jedną prośbę, byśmy się rozajmili, czy nie przekrzykiwali. Jeżeli ktoś z panów zabiera głos, to proszę poczekać, aż skończy i następna osoba nie zabiera. Bardzo proszę. Dobrze. Proszę bardzo, to jeszcze pan chciał. Ja może jeszcze tylko powiem, że na pewno wzbudza to duże emocje na wsi, likwidacja tej filii. Zostały tylko te najmłodsze dzieci. Nawet się zdziwiłem, że tyle na zebraniu było ludzi, bo tak jak żeśmy wcześniej się spotykali na sesji, to nawet do takich głosów, że być może radnych będzie więcej jak ludzi, ale okazało się, że te ludzie są bardzo zainteresowani szkołą, bo nie dziwię się. Mam podpisy i tak dla uzupełnienia, może te podpisy wam nic nie mówię, ale dla uzupełnienia tutaj mego przedmówcy Artura, że prawie wszyscy byli. Jeden tylko się wstrzymał, wszyscy byli za utrzymanie. Jeden się wstrzymał. Wszyscy byli na zebraniu całym, wszyscy byli, nawet ci, co nie mają dzieci, dziadki. To właśnie o co chodzi. Ja mówię, że nawet ci, a tak ci, co mają, co są rodzicami, to wszyscy byli. Trzeba by z tej listy. Proszę bardzo. A z tej listy trzeba byłoby wyliczyć, ile osób ma dzieci, które pójdą do szkoły. Wtedy mamy wszyscy wyprawowali. No wszyscy, dziadek też ma wnuka chyba, będzie za wnuka też. Nie, mówimy o rodzicach. Sytuacja się co chwila zmienia. Później podejmujemy różne decyzje. Naprawdę nie mówią o tym. W tych placówkach utrzymujemy, ale także tutaj. Ale była babcia była, która ma wnuki, która na razie dowozi te wnuki do przedszkola. W cieplicach i powiedziała, że ona nie będzie dochodzić do Adamówki, to dziecko będzie siedziało, te dzieci będą siedziały w domu, bo nie ma możliwości ich dowieźć do Adamówki. Są takie przypadki. I dlatego mówię, że to wydała babcia, bo ona nie pracuje w pracy, babcia się zajmuje wnukami. Ona jedno ma bliskie, ona te dzieci zaprowadzi i przeprowadzi. A do Adamówki nikt nie dowie. No to dobrze, panie. Babcia się zajmuje dzieckiem, a nie pracuje. Pracuje. Zabieram wniosek, żeby zakończyć dyskusję. Głosujemy. Jestem za. Dziękuję serdecznie panu tutaj za wniosek. Myślę, że wszyscy radni się stosunkują do tego wniosku. Uchwała numer połamane przez 19, łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lutego 2022 roku. Panowie treść uchwały otrzymali wcześniej, czytać całą treść uchwały, czy przystąpimy do głosowania? Tak. Czyli przystąpimy do głosowania, tak? Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 6 radnych, osób przeciwnych, 6 wstrzymujących się, 1. Stwierdzam więc, że uchwała nie została, nie uzyskała większości głosów. Punkt 4. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z panów miał tę sprawę, chciałby przedstawić na porządku. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć o bieżących sprawach związanych z uchodźcami. Chociaż nie ukrywam, że chciałbym się odnieść do przeprowadzonego głosowania. Tak jak powiedziałem na początku, ja szanuję decyzję Rady, chociaż powiem, bo teraz mogę powiedzieć, ja zresztą cały czas powtarzałem, nie zmieniłem swojego zdania na ten temat, bo nie po to, może nawet w tej chwili ktoś powiedzieć, wywołałem ten ferment. Robiłem to w poczuciu odpowiedzialności. Może to zabrzmi górnolotnie o los tej gminy. Dlatego, że tutaj bardzo dziękuję panu radnemu Popikowi, który pokazywał z pozycji nawet radnego sytuację tego budżetu. Ja tą gminę znam nieprzerwalnie od 32 lat. I muszę państwu powiedzieć, że wcale nie będzie pozytywnych skutków tej uchwały. Natomiast chciałbym, żebyśmy nadal zgodnie współpracowali. Moja i ta uchwała na moją postawę w stosunku do Rady Gminy naprawdę się nie zmieni. Bo wiem, że organem decydującym w gminie jest Rada. Ale jeżeli państwo chcecie, żeby ta współpraca była dobra, to jasno wam oświadczam, żeby mi nie stanął w tym roku budżetowym żaden wniosek dotyczący zwiększenia środków na oświatę. I chcę powiedzieć jedno. Ja miałem dalej idące plany. Bo ja oświatę znam. Jestem nauczycielem. Chociaż w tej chwili nawet nie przysługuje mi prawo uczenia. Ale wydawało mi się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby struktura oświaty osiągnęła to, co daje jej szansę w miarę nie rozjechania się, jak to wielokrotnie podkreślałem, subwencji oświatowej z kosztami funkcjonowania szkół podstawowych. Miałem taki plan, żeby na terenie gminy nie było żadnego rocznika, żadnej klasy, która by miała więcej jak 2 oddziały. Bo na to wskazuje liczba uczniów. I zarysował się taka możliwość i myślę, że wiele czynników takich sprzyjających. Ja ich nie chcę zbyt osobowo wymieniać, ale była szansa na to, żeby dzieci z Cieplic, czego nie mógłbym zaproponować w taki bardzo bezpośredni sposób, bo wiem, jakie są też antagonizmy pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, ale akurat myślę, że rodzice uczniów, gdyby mieli taką konieczność, zgodziliby się na to, aby ich dzieci właśnie z Cieplic, uczęszczały do szkoły w Majdanie Śmiałowskim.
Natomiast ja takie myśli miałem też przy likwidacji szkoły w Krasnym. Natomiast zbyt duże są antagonizmy między mieszkańcami, i mówię to otwarcie, Krasnego, Pawłowej, najmniej chyba Dobczy, z Majdanem Siniawskim. Propozycja taka, żeby te dzieci przeszły przy likwidacji szkoły do Majdanu Siniawskiego, no moim zdaniem była nierealna. Tutaj natomiast tworzyła się taka sytuacja, bo można powiedzieć, że pierwsze przyczółki, jesteśmy w okresie, kiedy jest obok nas wojna, to może takie określenie wojskowe będzie pasować. Pierwsze przyczółki w Majdanie Sieniawskim zostały zdobyte, bo pierwsi uczniowie tam chodzą do szkoły. Zresztą, kto tam jest największym przyczółkiem, to ja wiem najlepiej. I Państwo też się domyślacie, kto tam jest najlepszym przyczółkiem, żeby te dzieci z Dzielnic przeszły. No niestety tak się nie stanie różnica pomiędzy tym, gdzie teraz mamy 21 oddziałów w szkołach podstawowych, a mielibyśmy 16, no jest zasadnicza. Natomiast no nikt nie ma do mnie pretensji, że nie mówiłem o tym od razu, dlatego że to i tak byłoby zbyt daleko, już to, co zaproponowałem, okazało się zbyt daleko idące. No i chcę powiedzieć, że ja pani dyrektor obiecałem, że będzie zwiększona pomoc psychologiczna w szkole w Majdanie, ale nie będzie. Bo ja nigdy nie przestanę być odpowiedzialnym za budżet gminy i jeżeli system oświaty chce takiego modelu funkcjonowania, to go będzie miał, ale to ja zrobię wszystko, żeby to się odbywało na maksymalnie niskich skutkach dla pozostałych, że tak to określę, sektorach działalności gminy, bo to się nie może odbijać nie wiadomo jak negatywny sposób na po prostu tym wszystkim, czym gmina się zajmuje, a oprócz oświaty zajmuje się mnóstwem innych rzeczy. A teraz przechodząc już do, czyli zgadzamy się, że nie będzie tych wniosków. Oczywiście. Bardzo się cieszę. Bardzo mi miło. I ja myślę, że to też czuję się winnym za taki wynik głosowania, dlatego że nigdy, proszę Państwa, w oświacie na terenie naszej gminy na podstawowe zadania dzięki Państwu radnym nie zabrakło, ale też nigdy ja nie stwarzałem w tym zakresie żadnych problemów, natomiast no, efekty tego są takie, jakie są. Próba racjonalizacji nie przynosi efektu, dlatego że nikt nie widzi z tego żadnych korzyści dla powiedzmy tego sektora oświaty. A teraz proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawy uchodźców. Ja bardzo sobie cenię wszystkie inicjatywy, które powstają również na terenie naszej gminy. Natomiast proszę Państwa, to nie jest krytyka tego wszystkiego, co się dzieje, natomiast no ja mam obowiązek, zresztą takie było też, takie apele były w czasie wczorajszej telekonferencji, która zakończyła się gdzieś w granicach godziny 19 wieczorem, aby to możliwie skutecznie przekazywać. Oczywiście jedno jest tutaj pewne. Sytuacja rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i to wszystko, co powiem, to mówię według stanu na godzinę 19 dnia wczorajszego. Może się zmieniać. Natomiast musicie Państwo pamiętać o jednym,
że województwo podkarpackie i województwo lubelskie są to tak zwane województwa recepcyjne, czyli województwa, które przyjmują, uchodźcy mają pierwszy kontakt z państwem polskim i w tych województwach, mówiąc w uproszczeniu, w tych punktach recepcyjnych są kierowani do specjalnie utworzonych ośrodków w 7 województwach innych. Między innymi z tego, co zapamiętałem, to jest to województwo małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie i świętokrzyskie pewnie jakieś, bo nie wiem, czy, bo to pewnie 6 wymienimy. I teraz oczywiście nikt nie zabrania, żeby ci, którzy przekraczają granicę, bo to nie jest tak, że granica została zamknięta dla wszystkich i otwarta tylko i wyłącznie dla uchodźców. Każdy może granicę przekraczać tak, jak przekraczał wcześniej. W związku z tym ci, którzy nie poddają się, że tak powiem, tej procedurze dotyczącej uchodźców, są traktowani jak turyści. I ja oczywiście mówię, doceniam to, te odruchy serca, tylko musimy sobie zdawać, że te odruchy serca, to po pierwsze, to wiem od służb wojewody, robią niesamowite zamieszanie na granicy. Też jest w praktyce tak, że niestety ci uchodźcy w bardzo małym stopniu korzystają z, na pewno z różnych względów, nie wynikające z złej woli, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, z jakiego powodu ci ludzie znaleźli się na terytorium Polski i być może, że ten stres wywołany tym, co ich spotkało w swoim kraju, być może, że to powoduje, że oni no nie chcą jechać, nie chcą kierować się do tych ośrodków, do których jest próba ich skierowania. Natomiast z tego, co po prostu relacjonował pan prezydent Fiołek z Rzeszowa, to już w Rzeszowie chcą po prostu no, nabyć status uchodźcy. Tam nie jest to możliwe, dlatego że te punkty recepcyjne na razie są tylko i wyłącznie na granicy. Natomiast te punkty recepcyjne, już jest podjęta decyzja, mają być utworzone we wszystkich stolicach województw. Tylko też były tam wnioski takie, żeby też i w tych województwach recepcyjnych utworzyć te punkty. Także no tak po prostu wygląda sytuacja. Na pomoc państwa, no i niestety tak w czasie tej telekonferencji wynikało też na taką pomoc z budżetu samorządów, no mogą liczyć tylko właśnie ci, którzy mają status uchodźcy. Dlatego ja myślę, że te wszystkie akcje, które miałyby się na terenie naszej gminy odbywać, to tak mi się wydaje, zresztą ja mówię, to wszystko się dynamicznie rozwija, jeżeli to się nic nie zmieniło, to ważne, żeby ją skierować dla tych, no to mówię, w sensie formalnym, no nie są uchodźcami, ale tak naprawdę są na terenie naszej gminy poprzez, zresztą nieprzypadkowo, poprzez po prostu jakieś kontakty, które mieli wcześniej, czy tak jak no, w Majdanie, z tego co wiem, poprzez pracę, jeżeli tutaj no, będzie taka konieczność, to ewentualnie no, z tej pomocy, która by była tutaj na terenie naszej gminy zbierana. Nie wiem, to dosłownie tak, prawdę mówiąc, głośno myślę.
taka, żeby to, jeżeli chodzi o żywność, żeby to była żywność, która może być długo przechowywana. Najbardziej jest potrzebna taka, w tej chwili oczywiście, najbardziej jest potrzebna taka, którą ci uchodźcy mogą bezpośrednio spożyć, czyli jakieś tam półprodukty, to one będą potrzebne zapewne w późniejszym okresie, kiedy będzie można ją przekazywać właśnie generalnie na Ukrainę. W tej chwili magazyny, które są na granicy, przynajmniej w naszym rejonie, są po prostu pełne ze względu na to, że ta pomoc płynie bardzo szerokim strumieniem, nie tylko z Polski, ale i przylatują samoloty z tą pomocą za granicą. No nie tylko Polacy, ale można powiedzieć, że cały świat zareagował w sposób podobny. Dlatego też jest prośba, żeby właśnie tych produktów na razie zebranych nie wysyłać na granicę po to, żeby one się nie zmarnowały, tylko przechowywać po prostu na terenie gminy. Natomiast na pewno, tak jak wspomniałem na samym początku i to, co było podkreślane, ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i jeżeli ktoś dysponuje lokalami, to dobrze by było do nas, do gminy, zgłaszać takie możliwości, bo być może, że sytuacja zmieni się na tyle, że i w tych województwach recepcyjnych będą tworzone ośrodki dla uchodźców. No tak to wygląda po prostu na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Jeżeli byłyby pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja mam jeszcze odnośnie oświaty. Panie Wójcie, ja się nie zgodzę akurat z tym, co pan powiedział, że zrezygnuje się z lekcji z psychologiem. Można zrezygnować z WF-u, z polskiego, z matematyki, ale nie w obecnym czasie z psychologiem. Jest źle z dziećmi, a będzie jeszcze gorzej. Komputery, nie komputery. Dzisiaj dzieci, te najmłodsze, one mają tak skrzywioną psychikę, że one będą dorastać i one będą potrzebować pierwszej kolejności psychologa, a później dopiero nauki w szkole. Bo co innego, będą się uczyć polskiego, ale psychicznie sobie nie będą radzić. Także akurat w tym jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, co pan powiedział, bo po prostu według mnie trzeba zaczynać dzieci edukować od naprawiania psychiki. Tak mi się prawie wydaje, bo ja mam dzieci to znaczy, i to widzę. To znaczy mimo tego, co powiedziałem, to bardzo się cieszę, że jest taki głos, bo to jest jeszcze jeden z argumentów, jak wiele niespodzianek szykuje nam życie i takie proste podejście do pewnych spraw pokazuje, że po prostu koszty nam się pojawiają tam, gdzie się nawet tego nie spodziewamy. I bardzo dobrze, że pan o tym powiedział. To nie jest to, że ja nie rozumiem pewnych sytuacji. Chciałem tylko podkreślić i bardzo fajnie, bo to tak wyszło, jakbyśmy się umówili. A wcale żeśmy się nie umawiali, ale to widać, jak wszystko w życiu jest dynamiczne, nie tylko ze względu na to, bo to są tak naprawdę skutki pandemii, te problemy, ale też to nadmierne korzystanie z internetu, z komputerów, niekoniecznie w dobrym celu, no niesie skutki uboczne. I dlatego też nie wiemy, co nas spotka, bo ja też zdaję sobie z tego sprawę, że może się coś wydarzyć takiego, że nie da się uniknąć wzrostu kosztów. I zawsze trzeba mieć to w tym przysłowiowym tyle głowy, że,
że takie niespodzianki mogą się zdarzać i w związku z tym mamy zawsze obowiązek robić wszystko, żeby być na to przygotowanym też pod względem finansowym. Dziękuję. Jeszcze jedno odnośnie tych uchodźców, no bo to jest sytuacja, która jest potrzebna na dziś. Odnośnie, powiedzmy, to co na terenie naszej gminy jest kilkadziesięcioro dzieci z matkami, które w tej chwili ludzie spontanicznie przynoszą im żywność, pomijając ubrania, bo to już jest drugorzędne. Ale żeby tak się nie okazało, że za parę dni będą mówić, że urząd nie stanął na wysokości zadania. No bo ludzie, powiedzmy, piekarnia w sobotę jeszcze przywiozła chleb. Ktoś tam coś, ale tutaj, żeby jako urząd też wyszedł z twarzą. Według mnie także trzeba podjąć decyzję dzisiaj, żeby to można było już dzisiaj wprowadzić, żeby po prostu dać im dzisiaj jeść, powiedzmy. No bo to cały czas daje ktoś prywatnie. No dobrze, ale też na podstawie czego my mamy to zrobić? Nawet uchwały Rady. Ale jakie uchwały Rady? Proszę sobie. Może. Nie, przecież to wczoraj było też dyskutowane. Nie ma możliwości, nawet były propozycje, bo to było w formie takiej dyskusji, no nawet były propozycje, że może z zarządzania kryzysowego. No to nam kryzys nie dotyczy tego. I tutaj po prostu, dopóki się nie zmienią przepisy, bo proszę Państwa, uchodźcy generalnie, jeżeli ktoś ma statut uchodźcy, staje się, jest po prostu pod opiekę bierze go państwo polskie. Być może i wtedy, jeżeli coś samorząd organizuje, powiedzmy jakieś miejsce, które jest przeznaczone dla uchodźców, to jest to finansowane z budżetu państwa, oczywiście poprzez samorząd. Natomiast no, samorząd chętnie byśmy przekazali, myślę wszyscy, natomiast no, póki co nikt nie wskazuje podstawy prawnej, na jakiej można by to było zrobić. Każdy prywatnie może to zrobić, oczywiście. Ja jeszcze powiem, że ogólnie ja już mam osoby co nie i dzwoniłem wczoraj do organu co nie i oni mówią tak, oni nie znają jeszcze prawnie, jak to uregulować i nie wiemy do kiedy będziemy czekać, kiedy oni będą uznani uchodźcami. Na granicy oni zostali odnotowani, a nie wiedzą w jakim kierunku to poszło, czy on już jest jako uchodźca. I także tutaj, tak jak to podał prezydent miasta Rzeszowa, to co też błędne informacje, którego pogódkowałem się tam i nie są to tak do końca zgodne nawet z wolnieniem do ministerstwa kryzysowego. I także nie wiem naprawdę, jak to określić uchodźców i kiedy będą nazwani uchodźcami. Także tutaj nie wiemy, musimy sobie radzić sami. Ale jak są jakieś fundusze w gminie, bo mamy, ja na przykład mam 9 dzieci i matki i wcale to nie jest moje jakieś pokrewieństwo, ani to nie są moi przyjaciele, broń Boże, spotkałem tego człowieka 5 lat temu, który zwrócił się i wymieniliśmy się telefonami. I nie wiem się gdzie chodzić, bo bezpośrednio żyli przy poligonie. I po prostu zadzwonił, że nie ma gdzie musi to żonę odebrać. Przyjechałem tutaj mam po trójkę dzieci, tylko żoną, to nie przyjeżdża mi 13, oni się nie chcą udzielić. I tutaj nie wiem, no jak my będziemy się tego, no jakąś pomoc będziemy potrzebować. Ja tak lokum zapewniam, ja co miałem zrobić? Tych gdzieś 6 dzieci zostawić, a wziąć tylko tym, co obiecałem. Tam są ludzie z Warszawy, no nie wiem, jak my będziemy chować głowę w piasek, to tak wygląda, jak wygląda, trzeba nazywać się. Panie radni, pan Dendo bardzo dobrze zaproponował, żeby, i to jest taka moja sugestia też, żeby te dzisiejsze pieniądze nasze, tę dietę naszą z tej sesji właśnie przekazać dla tych uchodźców. I może byśmy przekazali tę dietę właśnie dla naszej spółdzielni, żeby w takim trybie doraźnym teraz dla tych dzieci na terenie naszej gminy gotowała te obiady, chociaż ten jeden posiłek dziennie, żeby im dogłosili. Chociaż trzeba zweryfikować, ile jest tych dzieci na terenie naszej gminy, parę złotych z tego będzie w tych naszych diet. I na sam początek by coś by to pomogło. Później się może jakoś to wyjaśni, jak to dalej będzie. Czy Państwo jakoś zarejestruje tych jak tych uchodźców, może gmina dostanie jakieś środki, może będziemy się starać w jakieś środki. No ale mówię, na takie doraźne, to by te nasze diety bardzo chętnie wspomagają, bardzo chętnie są siebie wszyscy, bo każdy się angażuje w to.
Zawsze potem się dowiedzie, każdy pomaga, bo naprawdę to tutaj myślę, jest... że dla mieszkańców dobry by był sytuacja taka, żeby mogli wpłacić pieniądze i za te pieniądze dożywiamy jeden jakieś konto, bo zamiast jechać do sklepu, kupować jakieś rzeczy, które będą potrzebne, płaci pieniądze, a my za te pieniądze mogliby się mi dożywiać. Takie głosy do mnie dochodzą też. Chcieliby ludzie płacić, żeby dożywać. Na rzecz spółdzielni. Tak, z dopiski, uchodzi. Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Mamy ogłoszone, wczoraj zbieraliśmy dane, dzisiaj, czwartek. Co robimy z tym teraz? Bo pan mój mówi, że tego nie robi. To gdzieś tak poszło, to jak to siłą woli, pędem ludzkiej dobroci i teraz wychodzi, że będziemy mieć problem, żeby to przepływać. Bo tam jest mleko, konserwy. A to co by poterminować, to zatrzymać? No dużo i jak na niedzielę, to naprawdę mieszkańcy dużo przywieźli. Ale czy te dary w przerwę, czy nie można by je było wykorzystać do spółdzielni, żeby już z tego, co spółdzielnia zrobiło? Bo po co to wieść gdzieś, po to, że właściwie, to można na miejscu wykorzystać i oddać. Bo tym mówię, że już jest, a jeśli coś się nie odbierane, to nie ma takie takie środę, zdaje się, nie miało numerycznie. Panie radny, chodzi mi o to, że jeszcze dzisiaj mają zbierać od 16 do 20 i w środę jedzie, no, zgodnie z tym poziomem ogłoszenia straży, ale muszę jedzie od państwa Kwaśniewski przez całą wioskę, kończąc na którymś tam bloku na osiedlu, więc tu będzie dużo razy. A ja może jeszcze dodam, tutaj pan właśnie radny mówił, że wśród tych darów są konserwy nawet i mleko, prawda? Tak. Konserwa wiadomo, my nie mamy kilka miesięcy, ale mleko ma być, no ma ktoś tak, czy dobrze było, że będzie mleko może pozwolić. Ale to też mam tutaj. Ale mleko też mam. No, ale nie można by było. To trzeba to zdecydować. Nie można by było części na przykład zawieść tutaj tylko i według konserwy. Nie, nie, więc, ale, więc panowie, ja sobie nie dla wszystkich. Nie? Proszę państwa, proszę państwa. Myślę, że dopuszczono do bałaganu w pewnym sensie. Zresztą to nie dlatego, że ktoś to zrobił świadomie, tylko wiedząc, że ci ludzie na granicę przyjeżdżają, no że tak powiem, z dobrego serca. Tylko, że to właśnie powoduje tam bałagan. I to nie jest tak, że uchodźcy, bo też żeby z naszej gminy nie poszedł przekaz taki, że uchodźcy tam są niezabezpieczeni, są zabezpieczeni, tylko uchodźcy, no myślę, że to jest takie w pewnym sensie normalne, no, że jeżeli kogoś znają w jakikolwiek sposób, no to boją się jechać w ciemno, że tak powiem. I teraz to nie wynika z tego, że z tego, że nie są odpowiednio tam kierowani. Oni byliby skierowani do tych ośrodków, które są przygotowane. Zresztą wiem, że duże ilości uchodźców już dotarły do Wrocławia na przykład. No to nie jest tak, że tylko pewnie im zależy na tym, żeby być jak najbliżej, trochę wbrew takim zasadom logistycznym, to te województwa graniczne powinny być po prostu, że tak powiem, niezamkane, brzydko mówiąc, uchodźcami. Dlatego ta strategia jest opracowana dobrze, tylko że ona nie funkcjonuje. Ale teraz wracając do Was, to ja bym widział to w taki sposób, że po prostu ci, którzy mają tych uchodźców, już nie patrząc na ich status formalny, nie zgłaszają po prostu do nas, jakie mają potrzeby i wtedy my będziemy tą pomoc gromadzoną tutaj rozdysponowywać, bo powstanie totalny bałagan, jeżeli my będziemy w taki sposób robić, że
no po prostu musimy wiedzieć, jakie są w tym zakresie potrzeby i żeby te potrzeby w miarę możliwości po prostu pokrywać. Co po prostu jest potrzebne dla tych uchodźców, co się może przydać, żeby nie robić rzeczy przypadkowych. Dziękuję Pani Protokolantek, również Sądnikowi Gminy. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną.